Witam gorąco wszystkich, ja jestem Ryzy, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Survival Mapa Korpi. No i tak, dobiliśmy do tego punktu rozgrywki, że jest właśnie ten czas, aby załadować sobie dzisiaj węgiel i wieś całkowicie, bo jest to maksymalna cena i trzeba się będzie dzisiaj pośpieszyć. Tutaj widzę, że też się porobiły rzeczy, także niektóre będą trafią do produkcji. To też mnie cieszy. No a druga rzecz, tak jak mówiłem, pozbędę się tym razem tego właśnie oto tej kiszonki, znaczy silosu na kiszonkę. Dlaczego? No bo chcę się bardziej rozwijać i postawię sobie inny budynek, do którego będę musiał dołożyć pieniądze, ale na razie jeszcze nie będę, jak to powiedział, no jeszcze nie będę go stawiał, bo muszę sprzedać najpierw produkty, węgiel drzewny. Muszę go sprzedać, żeby dalej sobie tam podziałać w tym kierunku i postawić sobie ten budynek, ale na pewno go nie będę używał już, zapełniał. Tylko się upewnię, czy nie ma tutaj nic w tym silosie. Pusta jest, super. Dobra. Także on idzie do sprzedaży, a ja sobie tutaj postawię później coś innego. Najpierw posprzedajemy. Także trawa powoli dojrzewa i będzie już robiona w nowej produkcji. No a zobaczymy, jak tam finansowo dzisiaj wyjdzie. W zależności od tego, jak wyjdzie, tak będziemy dzisiaj działać. Niecałe 7 tysięcy. Tyk, poszło. Dobra, także muszę dołożyć trochę pieniędzy i będzie zaraz tutaj przewidzieć, ile tych dudków będę musiał doszporować, żeby to postawić. To będzie ta produkcja. 20 tysięcy kosztuje. O, idealnie to będzie pasować. Już nie będzie taki duży kolos. Fajnie. Będziemy działać w tym kierunku. Ok. Dobra. No nic, co mi pozostaje? Nic, tylko zakasać rękawy i się wziąć do roboty. Także pierwszą rzeczą to weźmiemy sobie, załadujemy te wszystkie tutaj palety. Ile się da, tyle trzeba będzie załadować. Wykorzystać maksymalnie przyczepy. I jeszcze będę musiał sprawdzić. Może jeszcze teraz przejdę się szybciutko. Zerknę, jak wygląda tam sytuacja z tym, z tą rafinerią, bo przez nas powinno się już tam coś odłożyć, wyprodukować. Jak to będzie tutaj to wyglądało? Gdzie to się tutaj będzie odkładało? O, jest tutaj paleta. Ile waży? Tonę! 1000 parafiny. No, jest tego sporo. Wow, przez nas się narobiło trochę. Zerknijmy, jak to wygląda w ogóle. Bo tu zaczyna to być ciekawe, powiem szczerze, parafina. Ropy naftowej 29 tysięcy. Aha, ze 100 ropy 135 parafiny mamy. No to ładnie. Pięknie to idzie. Teraz tak. Kolejna rzecz, która mnie tu interesuje, to parafina. Ile to tam cenowo wychodziło, ale wiem, że to była chyba najbardziej opłacalna produkcja, jeśli chodzi tutaj o rafinerię. No bo to jest to, co chcę zarobić i później jeszcze 3200, a aktualnie jest 1700. W czerwcu będzie najwyższa. Czyli trzeba będzie to podkładać sobie znowu tą... co to jest? Jejku, parafinę. Parafinę trzeba będzie tu podkładać. Magazynek by się przydał. No nie ukrywam. Czyli to też trzeba będzie pomyśleć nad magazynkiem. W takim układzie, no na razie dudki będą z węgla. A później będziemy sprzedawać parafinę. Nie wiem jeszcze, jak z tym rzepakiem, kiedy ten rzepak dojrzeje, ale rzepak pójdzie na przeróbkę na olej, w takim bądź razie. Bo cena rzepaku już chyba minęła, ta najwyższa, na którą liczyłem, a nie wyszło. Więc rzepak pójdzie na olej. Olej będzie lepiej stał, mi się wydaje. Rzepak 700. No teraz jest najwyżej. Jeśli by było dzisiaj zbiory, to bym jeszcze mógł zarobić. Ale rzepak pójdzie do tu i będzie cena 1900. No.
I cena najwyższa też w grudniu. O, dlaczego? 1300 też jest dobrze. Lepiej niż 700. 1300, a tu było 700. No to też jest dobrze. W każdym razie rzepak pójdzie na olej. Dobra. Nic mi na razie nie pozostaje, jak tylko zacząć tutaj działać w tym, więc przyspieszamy. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
góry, bardzo się cieszę. Węgiel sprzedany, cały zasób. No, będzie tego sporo. No bo dzisiaj wysprzedałem wszystko. Wczoraj jeszcze wyprzedawałem troszeczkę, żeby dorobić do tego, żeby postawić tę rafinerię. No tak, nie wiem, co 80 tysięcy było. Wow, ale się rozpędziłem. Więc myślę, że chyba dość pozytywnie. Teraz jeszcze troszeczkę pieniędzków wpadnie. Tysięcy. No i ładnie. Zakończony dzionek z 60 tysiącami. No. Teraz jeszcze tak. Cały czas się zastanawiam nad postawieniem właśnie tego magazynku. Tylko muszę poszukać jaki, żeby dopasować go. No i co? Będziemy magazynować teraz tym razem parafinę. No i teraz tak. 60 tysięcy. No i co ja mogę wymyślić z tymi 60 tysiącami? Ja powiem wam tak, na pewno zagrodę postawię. Jeszcze nie wiem jaką dokładnie, ale postawię zagrodę. Będą to biorę pod uwagę dwie zagrody. Jedną na owce, a drugą na świnki. Tylko nie wiem jeszcze jak, gdzie i co. Mam mniej więcej co nieco przygotowane, ale muszę podjąć decyzję przez noc. Zobaczymy na co zdecyduję się. Bo te dwie opcje biorę pod uwagę. No a myślę, że jutrzejszy dzień będzie już dniem, gdzie będę mógł podjąć się koszenia. Więc zanim jeszcze, jak to się mówi, postawię zagrodę, to jeszcze prawdopodobnie podejmę się koszenia trawy, żeby wykorzystać jeszcze tą trawę, która tutaj jest pod zagrodę. Bo jak postawię zagrodę, to zniknie mi znowu obszar do koszenia. No, widać, że już coraz mniej tego jest. Albo... Nie, no, tak zrobię. Tak zrobię. Postawię zagrodę najpierw. Bo jeszcze brałem pod uwagę możliwość zakupu tego. Jak to się nazywa? Drugiego terenu. Ale ja muszę postawić zagrodę, żeby zacząć produkcję. Ale w międzyczasie jeszcze muszę wziąć, postawić tą produkcję, o której mówiłem na samym początku, więc tutaj tej 20 tysięcy jeszcze zejdzie, bo to jest to i zostanie mi 40 tysięcy, ale teraz muszę sobie tylko pomoc włączyć, żeby widzieć mniej więcej jak budynek postawić, ale dzięki temu no mam nadzieję szybciej pieniądze się zwrócą. Dobra, tak żeby mniej więcej można było podjechać, żeby nie przeszkadzało. Aha, bo to się ładuje z rury. A, no tak się z rury ładuje, to nie trzeba w takim układzie. Niech to będzie tutaj, na spokojnie, pyk. 20 tysięcy. Spoko. Będzie to działać, tak myślę, teraz. Czyli zostaje 40 tysięcy. No, powinno starczyć może na zagrodę. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Tutaj mam, co? Tu już się paleta z mąką zrobiła. Tu też trzeba będzie popatrzeć się, jak to cenowo wyjdzie. No, a tutaj pojawią się nowe możliwości do produkcji, tak zaczniemy sobie działać. Zaraz popatrzę się w ogóle, czy ja coś już mogę działać. Oprócz trawy na siano, mogę robić siano, mogę robić TMR, czyli mogę się zająć krówkami, jeśli będę miał odpowiednie rzeczy. Mogę robić kiszonkę z trawy, z siana, sieczki, słomy, z kompostu. Aha, kompost mogę jeszcze robić. Oprócz kiszonki, no, a jak wodę dodam, to może być ciekawe. Ziarna mogę robić, także tamta betonierka już mi nie będzie potrzebna, no bo też płyn się już będzie kończył, także to sobie też wykorzystam. Wapno z kamieni, no tak jak będę mógł zbierać kamienie, to i będę mógł robić wapno. O, kompost na wyspłyń, ale to dopiero jak będę miał... A, to ja będę musiał włączyć kiszonka z trawy, z sieczki. O, z trawy, to będę musiał włączyć, żeby pozyskać sobie kompost i kompost będę mógł sobie przerobić później na
nawóz, a ten nawóz będę mógł wykorzystać do następnej produkcji. Wow. Czemu ja tego wcześniej nie postawiłem? O, szok. Ale dobra, trudno. Powoli się człowiek uczy. Dobra rzecz. Dobra. Co z tymi pszczółkami? To coś to... Kiepsko działają te pszczółki. A, no bo grudzień jest. Dobra. Dlatego tak kiepsko działają. W takim razie, no nic. Nic pozostaje mi, jak tylko się z wami pożegnać na obecną chwilę. Ja sobie... przemyślę sprawę z tym, jak to się mówi, no z pastwiskiem, raczej no z zagrodą czy pastwisko, no zależy co tam uda się wykombinować, no i będziemy działać później z koszeniem trawy. I myślę, że uda się kupić coś już lepszego do koszenia trawy, jeśli pieniążki zostaną, a myślę, że powinno coś wystarczyć. Dobra, w takim układzie mniej więcej plan został zrealizowany. A ja się z wami będę powoli żegnał. Jeszcze popatrzę to na... No, jajek już też jest fajnie, spoko. Także powoli do przodu ciśniemy. To mnie cieszy. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.